Szukasz miejsc nad wodą, gdzie możesz odpocząć? Znasz tę grze, ale masz dosyć tłumów, hałasu, grilli i chcesz po prostu odpocząć? Tę grze to nie tylko ta główna plaża. Znam kilka ciekawych i kameralnych miejsc, które zaskoczą Cię wyglądem i atrakcjami. Chcesz je poznać? Zapraszam Cię do obejrzenia cyklu o top miejscach nad Zegrzem, z których korzystam ja. Każdy z nich ma swój niepowtarzalny klimat i zaskoczą Cię. Chcesz zobaczyć? Zapraszam do obejrzenia cyklu. Pierwsze miejsce, a zarazem moje nowe odkrycie w tym sezonie. Wjazd nieoczywisty, parking płatny. Co kryje się za tą bramą? Zobaczmy. Piękna, piaszczysta plaża z dostępem bezpośrednim do wody, w dodatku oczyszczona na początku kwietnia w tym roku. Dużo zadbanej zieleni, idealnej na pikniki, zadbany teren, dostęp do placu zabaw, siłowni. Miejsce oferuje aż 200 noclegów. Są one podzielone między 3 miejsca. W pasażu głównym, w pasażu oddalonym, wśród drzew, gdzie rano słychać śpiew ptaków, a także genialne drewniane domki. To bardziej dla grup, ponieważ są kilkuosobowe. Znajduje się tutaj również marina, mała przystań, a także możliwość wypożyczenia i uprawiania różnego rodzaju sportów wodnych. Jest tu również jeden z przystanków tramwaju wodnego, który kursuje na trasie po całym Zegrzu. Na terenie znajdują się również różnego rodzaju boiska sportowe, a także strefy wyznaczone do plażowania i grillowania. Na terenie znajduje się około 200 miejsc noclegowych, sale konferencyjne, a także restauracja serwująca domowe obiady, ale w nowoczesnym stylu. Wszystko w bardzo dobrym standardzie. Ale to nie wszystko. Najciekawsze zostawiłam na koniec. Dokładnie w tym miejscu za mną już niedługo pojawi się taka genialna atrakcja znana z programów telewizyjnych. Nazywało się to Total Wipeout. Dowiedziałam się od właścicieli i organizatorów, że będzie to atrakcja dla większych dzieci i dorosłych. To świetny sposób na spędzenie takich gorących dni i świetna zabawa.